plac poświęcony Adolfowi IV. Rykowi Adolfowi, jego założyciela, widać synowi Adolfa III, założyciela Nowego Hamburga. Tata Adolf plac jest przy ratuszu. Przy ratuszu nazywał się od 1933 roku placem Adolfa Hitlera, który odwiedził Hamburg 33 razy. Ratusz jest na klasztorach, który fundował Adolf IV. W dwóch klasztorach. Przy współpracy brata Brunona, który pomagał Przemysławowi Drugiemu założyć klasztor dominikanek w Poznaniu na ulicy Wronickiej. Był kolonizatorem, to znaczy pomagał w budowaniu miast jak również ufundował miasto. Jak miasteczko miłosierdzia. Ratusz 93 stoi na tych klasztorach. Odbywały się tutaj uczty świętego Macieja.